Dobry wieczór, witamy na konferencji prasowej po meczu drugiej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego odnieśli pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Pokonali Skrę Częstochowa 3-2, a z nami jest trener drużyny Skry, pan Jakub Dziółka. Dobry wieczór, trenerze, poprosimy o komentarz do meczu. Dobry wieczór państwu. Gratuluję zespołowi ŁKS-u zdobycia 3 punktów. My po raz drugi płacimy Frycowej i nie wygrywamy dzisiaj, mimo że strzeliliśmy na wyjeździe 2 bramki. Wiedzieliśmy, że kluczem do tego, żeby osiągnąć ten korzystny rezultat, będzie dobra gra w defensywie. ŁKS dysponuje dużym potencjałem na pewno w grze w ataku i wiedzieliśmy, że musimy grać skutecznie. Błędy, które popełniliśmy, błędy własne, spowodowały, że straciliśmy 3 gole i nie wygrywamy tego meczu. Próbowaliśmy gdzieś reagować zmianami, ale wprowadzając dwóch napastników, Kamila i Dawida, straciliśmy bramkę na 3-1 i mieliśmy jakby mało czasu na to, żeby osiągnąć ten korzystny rezultat, przynajmniej remis, aczkolwiek zespół dobrze zareagował, szukał następnych bramek i doprowadziliśmy do rezultatu 3-2. Tyle, powiem szczerze, ciężko na gorąco coś powiedzieć, jesteśmy, nie ukrywam, źli, mimo że nie stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji, ale te, które mieliśmy przeciwko ŁKS-owi, myślę, że mogliśmy tutaj pokusić się o remis. Dziękuję. Dziękuję za to podsumowanie. Poprosimy o pytania. Krzysztof Sędzicki, telewizja, panie trenerze. Trener ekipu Wikunia przed meczem mówił, że Skra będzie zdobywała swoje punkty, że Skra to jest zespół spokojnie na pierwszą ligę. Jak pan widzi swój zespół właśnie w tej pierwszej lidze? Oczywiście no, trochę kopciuszka na pewno, ale z drugiej strony no, ten awans, tego awansu, to nie jest tak, że za nic ten awans mieliście, tylko tą dobrą grą sobie zapracowaliście na niego. I jak to będzie wyglądało pana zdaniem w tym sezonie? Na tą chwilę zawodnicy, którzy ten awans dokonali, nie ma po części w zespole, więc przyszli nowi zawodnicy i nie chcę tutaj mówić, że będziemy się zgrywać, że jest tylu i tylu nowych zawodników, bo to jest sprawa oczywista i to nie są usprawiedliwienia. Wiedzą o tym zawodnicy, bo im też o tym mówię. Nasze pierwsze 2 kolejki, no to przeciwnicy bardzo, bardzo dobrzy i byliśmy tego świadomi. My z każdym meczem myślę, że będziemy coraz lepsi, aczkolwiek wiemy, jaka jest pierwsza liga i nie będzie z każdym przeciwnikiem łatwo. Dlatego pracujemy, zgrywamy się i czekamy na następny mecz w Rzeszowie. Spodziewał się pan, że będzie tak łatwo przedzierał się pana zespół do przodu pod tą bramkę ŁKS-u? Parę razy tam się udało i było groźne. No, znamy jak gdyby swoje możliwości i znam piłkarzy, z którymi pracuję. Wiedzieliśmy, że będziemy sobie jakieś sytuacje tworzyli. Czy to będzie tak łatwo? Ciężko powiedzieć. Po meczu możemy powiedzieć, że jest łatwo, ale przed meczem oczywiście tego nie zakładaliśmy. Dlatego jest to jakiś na pewno prognostyk do tego, żeby Skra w następnych meczach walczyła o punkty. Tak? Ja myślę, że dobre widowisko na koniec niedzieli. Mówię, mimo niekorzystnego rezultatu 3-2, zawodnicy cały czas dążyli do remisu i takimi zachowaniami myślę, że będziemy chcieli przynajmniej zasłużyć na szacunek wśród kibiców, wśród przeciwników. Panie trenerze, rozmawialiśmy przed meczem, że był plan, był pomysł na ŁKS, że uda się ugryźć Łodzian. Jaki był ten plan i czy udało się go dzisiaj w 100% zrealizować? No nie udało się, bo przegraliśmy mecz. Część tego planu na pewno działała, bo strzeliliśmy bramkę, aczkolwiek szybko przeciwnik nam doprowadził do remisu. W drugą połowę też weszliśmy otwarciem, gdzie ŁKS miał 100% sytuację, aczkolwiek reagowaliśmy na boisku w miarę pozytywnie. Tych planów nie chciałbym zdradzać, bo przeciwnicy pewno też słuchają konferencji, ale przygotowujemy się do tych meczów, tak jak pewno każdy i do Rzeszowa też będziemy się przygotowywali. Jeżeli nie ma więcej pytań, kończymy pierwszą część konferencji. Za chwilę druga z udziałem Cibu Wikuni. Dziękuję.